Red Lipstick Monster czy Ewa? Ewa. Ewa, tak. Czyli jak rozmawiamy, to Ewa. Tak, dokładnie. W internecie Red Lipstick Monster. To prawda. Skąd pomysł na pseudonim? To była dosyć długa droga w ogóle i z dużym wsparciem moich znajomych. Wiedziałam, że chcę jakiś taki nickname, który będzie anglojęzyczny, bo chciałam, jakby zawsze myślę szerzej międzynarodowo, ale też lubię po prostu anglojęzyczne nazwy i chciałam, żeby było i kosmetycznie, ale też bardzo moje. Czerwona szminka potwora? Bardziej czerwono-szminkowy potwór. Czerwono-szminkowy potwór, tak. Ale to ty? Tak. A dlaczego? Tak, wiesz co, w ogóle słowo monster jest bardzo przewrotne i dla mnie nie jest oczywiste, nie jest tym takim potworem strasznym, bo potwory mogą być też zabawne, fajne, kolorowe, miłe, przyjazne. Jakby potwór dla mnie jest utożsamieniem czegoś takiego, takiego, wiesz, 360. A ile tak naprawdę u ciebie na blogu jest makijażu, a ile psychologii? Ile jest człowieka w tym wszystkim? Człowiek jest cały czas u mnie, w każdym filmie, w każdym materiale, w każdym zdjęciu, w każdym wpisie. Jest cały czas człowiek. Makijaż jest tym tematem przewodnim, takim oczywistym, ale to człowieczeństwo jest przede wszystkim. Taki moment, w którym zdałaś sobie sprawę, że to, co robisz, niesie ze sobą jakąś misyjność, że edukujesz ludzi. Taki jeden. Jeden list od kogoś. Oj, wiesz, kiedy spotkałam pierwszy raz swoją fankę na żywo, kiedy usłyszałam te rzeczy wszystkie po prostu w twarz. Bo kiedy są napisane, one są tak samo ważne, ale jednak moc takiego kontaktu międzyludzkiego jest niezaprzeczalna. I wtedy to mnie tak naprawdę tak, wow, Ewa, poważna sprawa, naprawdę. Co ci powiedziała? Powiedziała mi, że to, co robię, ma sens, dla niej osobiście ma sens. I wytłumaczyła, jakie to ma pozytywne oczywiście konsekwencje w jej życiu. To było przepiękne. W którym momencie zobaczyłaś, że to ma jednak ogromną siłę rażenia, że jednak ten YouTube zaczął działać, że ty masz milion obserwatorów, że oglądają te filmy miliony ludzi? Myślę, że taka konfrontacja, taka najmocniejsza, była przy spotkaniach autorskich mojej pierwszej książki, czyli no dobre 2,5 roku temu. I to było niesamowite, dlatego że było ich 5 i w każdym mieście było co najmniej 2-3 tysiące ludzi, którzy chcieli się spotkać tylko ze mną po prostu i świętować razem wydanie książki, po prostu porozmawiać, powiedzieć kilka słów. To było przepiękne. W którymś momencie pomyślałeś sobie, że presja to przywilej? Że jednak bierzesz odpowiedzialność za te miliony ludzi, za to, co mówisz, co pokazujesz? Odpowiedzialność czułam zawsze. I to nie jest tak, że ja w pewnym momencie się otrząsnęłam i stwierdziłam, o kurczę, to jest wow, mówię do ludzi, muszę cedzić słowa. Nie, bo czuję to od zawsze. Kiedy ludzi było 10, a 10 milionów, to jest cały czas to samo. Cały czas biorę tą odpowiedzialność i nie mam z tym problemu. Cały czas mieszkasz w Elblągu? Nie. W Elblągu mieszkałam za dzieciaka. Potem przeprowadziłam się do Wrocławia na studia, a teraz Warszawa. A skończyłaś studia kosmetyczne? Tak, skończyłam kosmetologię i pedagogikę. No i chciałam uczyć, marzyłam o tym, żeby uczyć ludzi właśnie wszystkiego, co związane jest z kosmetyką, z kosmetologią i z wizażem. Myślałaś kiedyś o tym, co jest twoją największą siłą w internecie? Moją siłą? Myślę, że prawda. Myślę, że prawdomówność, rzetelność, takie naprawdę prawdziwe przygotowanie, nie ocenianie po łebkach. Czy dzisiaj się umalowałaś sama? Nie. Bardzo się cieszę, że mogę czasami oddać się w ręce profesjonalistów. Dla mnie to jest czysta przyjemność, naprawdę. I zawsze podpatrujemy swoje triki, rozmawiamy, to jest cudowne w ogóle. Czyli jesteś zazdrosna? Tak. Nie, ani trochę. A jak ktoś ci powiedzi? Dla mnie, wiesz, dla mnie to jest pole wymiany doświadczenia, to jest piękne. I zadowolona ci z make-upu? Tak, oczywiście. Super. Dlatego, że każdy ma swój styl. Każdy ma swój styl w makijażu i oddając się w ręce wizażysty, wiem, że oczywiście uwzględni moje preferencje, ale będzie troszeczkę inaczej. I to troszeczkę inaczej dla mnie jest rewelacyjne. Ja nie uznaję czegoś takiego, jakichś ograniczeń w makijażu. To nie jest tak, że masz mocne oko, to nie możesz mieć za bardzo świetlistej cery albo zbyt mocnych ust i tak dalej. To jest zabawka w naszym ręku. To jest wolność. Powinniśmy ją codziennie wykorzystywać. A czego się najbardziej boisz? Czego najbardziej się boję? W życiu. W życiu. No najlepiej tak odpalić takie pytanie trudne od razu po takich łatwych. Najbardziej boję się bezsilności. Kiedy czuję, że nie mogę nic zrobić, żeby zmienić dany stan. Czyli to jest dla mnie najgorsze. Tak, tak. A w takim razie lekkie pytanie. Twoje marzenie o szczęściu? Marzenie o szczęściu? Spokój utożsamiam ze szczęściem i to jest to, czego szukam cały czas. U ciebie w internecie spokój. Tak.
Czyli tak. Są takie momenty, że odkładasz telefon, odkładasz YouTube'a, nie kręcisz. Oczywiście, jest ich bardzo dużo, naprawdę dużo.